O! I to jest chyba ta wioska piracka, co? Nowość dodali w update'cie. One Eye Adventure Fan Center. Mamy 200 dolarów, bo dzisiaj są niby urodziny naszej postaci. No dobrze. Poczekajcie chwilę. Opla, nie. No niestety. Idziemy dalej. Opla. O, centrum pirackie. I statek nawet jest. Idziemy. Jednooki Billy. Billis? Chodzimy tędy. Pizza? To jest na pizzę. What can I whip up for you? Poproszę Tom. One grease bucket coming your way. Hey. Zobacz Discord? Nie, teraz jestem w robocie. Byczku. Biorę tą pizzunię. Eat. No, szybko poszło. Dobra. Co to jest? Dziesięć. Aha. Spin bonus, spin bonus, spin bonus. A. Dobra. Bonus round. Dobra, styknie. To było beznadziejna gra. Nie wiem, kogo to interesuje. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Ja chcę odejść stąd. O! A, to wtedy zleję. Ja myślę, że tak ma być właśnie. No, dobra. Dawaj te etykiety, bierzemy. Bierzemy ze sobą, to są nasze. Dobra. Tu jest kolejny ticket. Out of order. A, to nie działa. O! Dobra, dawaj, zagrajmy w to. Pick your treasure. Aha, ja obstawiłem, że będzie czerwony. Jest, one more. Dobra, to jaki będzie teraz? Obstawiajcie. Żółty? Niebieski. Chyba niebieski. Ile to jest? To mi się tyle wydrukuje? Ja. Nie, no to mało było. Dobra. Co to jest?
O co w tym chodzi? Muszę nacisnąć w od... Już? Ja muszę na jackpota trafić. Dobra, jeszcze raz. To jest scam. Jeden za daleko. Jeden za blisko. Dobra, nie, bo przegram wszystkie pieniądze. What? No dobra. Tutaj musimy rozbić bank. Gdzie, co, czym ja strzelam? Aha, bo ja monetą strzelam. A, to nie, to beznadziejne, to słaba gra. A ty co, nagrywasz? GoPro? Jesteś youtuberem? Ha, tfu na youtuberów. O, kto? No dobra. Następne teraz. Idzie. O, 2500! Nie, a to na co ja muszę trafić? Nie no, skam to jest. Nie rozumiem. Not bumping od... no głupie to, dobra. Skam, skam, idziemy dalej. Dobra, tutaj wiadomo co jest. Tutaj się rzuca te piłki. Możemy zagrać. Czekaj, co jest? What? Poszło. 180. No i to mi się podoba. Jordan! O co wam chodzi? Idealnie mam. Ach, słabo. 164. I one point równa się 4 tikety. No. Dobra, idziemy dalej. Mamy 162 dolary. Ja potrzebuję iść jak na jakiś super hazard. Taki wiecie, że... Kurde, że kozak, patrz. Put golf. No zobaczmy pierw to, co to jest. Oho! O, spokojnie. To jest bardzo łatwe. Jasny. O.
ja to zrobiłem, prawda? W dwóch ruchach? O, i easy. Proszę bardzo, następny. What? O nie. Dobra, spróbujmy to zrobić. O nie! No to raczej nie dałem rady. O! Tu będzie rekord. Oj, tak to się robi właśnie. Siup. Ach, prawie za pierwszym. Tak, Gierbuz Zazienkowa? O nie, no prawie wpadło. Co się stało, Maro? Wybuch w Madrycie był? O nie, nie mów, że serio. Serio? Prawie wszystkie dziury są zrobione już. No ja już wiedziałem, że ty tą mafię dzisiaj będziesz pisał. Już normalnie czułem to, ja mówiłem wam, że Ederwolf już czeka, aż kiedy mafia będzie. Dziękuję bardzo serdecznie, ale... Ederwolf jest szefem od 26 miesięcy. Eder, ja ci zwrócę za tą mafię. Kiedy mafia? Pipoblasz? Chyba, żebyś ty mnie nie pytał, kiedy ona będzie. Jestem bąkol bury, penetruję wszystkie dziury. No poczekajcie. O! Tak to się robi. Dobra, ile dostaliśmy punktów? Nic. Kompletnie. Nie, dostaliśmy. 1000! Ej, coś mało maszyn tutaj jest. Gumy. Guma kulka. Jak ci idzie? O, dostałem się. Niby tu nie można przejść, ale się dostałem. Dobra, gościu. Co mogę kupić za to? Gdzie się wymienia to na punkty? Gdzie się... Tu? Nie, czekajcie. Tu? Nie. Tu? Nie. Gdzie jest wpłacarka? Wpłacarka tiketów.
te koła pirackie zagraj, które? No w to, to już grałem. To już grałem. To nie da się zagrać, to jest jakby nieczynne. $2800 tiketów. Słuchajcie, straciliśmy $44. Co sobie mogę kupić za 2000? Pluszaka w kształcie awokado. Na przykład. Wspaniałe. Niesamowite emocje. Rafandynka. Rafandynka na przywitanie. Niesamowita rzecz. Kozak jest. Kozak jest. Jest jak jest. Jest jak fest. Kogo witam, kogo goszczę. Rafandynka na przywitanie. Witam serdecznie. Fan Flotara, o, witam. Fan Flotara wysyła 30 bitsów na szczęść. Na szczęść? Na szczęść? No to na szczęść. Jak na szczęść, to na szczęść. Dobra, to na szczęście robimy tu. Obstawiam białe. Jak wygrywać, to dużo. Dobra, jeszcze raz. Jest. Białe. Dobra, 10 minut jeszcze i będzie obiadek. Ale ile... Schodzą mi w ogóle jakieś pieniądze? $2. No ale to czemu jest 5000 napisane, że co? Przecież ja nie dostanę tyle. Co to jest te 5000? No, w końcu białe. What? To ja jeszcze raz gram. O! I to jest kozak. Teraz zielone będzie. A nie, czerwone przez przypadek nacisnąłem. Białe nie ma.
Dobra, styknie. No. Bierzemy te etykiety. Wow. What can I get you? Nie, nie mam jeszcze. No i to jest hit. Teraz sobie coś kupię. Dobra, teraz... Teraz kupimy sobie... Nemo, świnkę. O, świnkę zakupimy. Papa pipa. Tu jest jakiś śpiący. Dzisiaj tragedia. Siedziałem do 4 w nocy, składałem film. Wow, wow, wow. Dobra, mam to. Damy to do naszego inwentory. Grumka. Dobra, i to tyle. Chciałem tylko sprawdzić, słuchajcie, wejść dosłownie się na chwilę zalogować, sprawdzić, jak wygląda update do The Coin Game, a ostatnio sobie przypomniałem o tej grze. Bo tak sobie myślę, fajna ta gra generalnie była, bo to jest taki, wiecie, bo to nie jest symulator kasyna. To nie jest kasyno, tylko to się nazywa salon gier. Wiecie, nie wypadają tu prawdziwe pieniądze i nie da się prawdziwych pieniędzy wygrać, tylko i wyłącznie można jakieś fanty, tak jak w Luna Parku, prawda? Wygrać. Więc jest to tego typu rozrywka. Odpowiedz panu Januszowi. A co się stało? Pan Janusz mnie o coś pytał. Janusz, czy wiesz coś o zmianie wyświetlanych reklam na live? Bo co nowego roku u mnie zostaje ta zmiana? Nie, Janusz, nikt nie ma praktycznie. Ja puszczam cały czas tak, jak puszczałem reklamy. Tam sobie co przerwę, co zmieniam grę, to tam sobie puszczam. I ja mam w ciągu, wiesz, całego dnia na przykład zarobku $0.5, nie? Więc... To się nie przejmuj, że to u ciebie. To po prostu jest problem taki, że Twitch ma w dupie Polskę, jeśli chodzi o reklamy. I to nie jest tak, że reklam nie ma na całym Twitchu, bo rozmawiałem z Emilem i Emil, mieszkając w UK, ma po IP wyświetlane UK-owskie reklamy. I on mówi, że normalnie na streamach widuje reklamy i jak wchodzi na live'y, mu się te reklamy wyświetlają. Natomiast dla Polaków, biedaków, cebulaków, nie mamy nałożonych reklam, nie mamy załatwionych reklam i nie zarabiamy w tym momencie, no. I nie wiemy, kiedy to się zmieni. No, a jeśli chodzi o giereczkę, to tyle tutaj. Sprawdziłem, co miałem sprawdzić. Troszeczkę mało, liczyłem na coś więcej tutaj jeszcze. Myślę, że jakieś tu otworzą jakieś rzeczy. Może to tylko tak tymczasowo jeszcze stawili, ale pracują nad czymś.